Omówię wyzwanie. Czytaj dwie liczby typu long int i wypisz je w wierszu w odwrotnej kolejności. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj LW. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, long int, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus 2 miliardy plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readLn, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeżeli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej B spacji i wartość zmiennej A. Przecinek pełni tu rolę separatora. To znaczy zapis write line A spacja B oznacza złożenie trzech instrukcji. Write A, write spacja, write line B. W instrukcji write ln, ln oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu.